ważnymi całej epoki komunistycznej. To przeczy w etyce i estetyce. Władimir Putin zajmuje tutaj stanowisko wyczekujące. Twierdzi, że Rosjan, którzy oddaliby życie za Lenina, zabranie stamtąd ciała Lenina potraktowaliby jako zmarnowanie swojego dorobku życiowego. To jest zresztą logicznie wpisane w jego generalną politykę zachowania jak największej ilości tych elementów sowieckich w ramach Nowej Rosji. Pojawiają się też głosy, że w sarkofagu zostało już nie więcej niż 10% ciała Lenina, mimo regularnych zabiegów balsamowania, którymi zajmują się naukowcy z Rosyjskiego Instytutu Roślin Leczniczych i Aromatycznych. Eso no es de ahí. También me dijeron que tú estabas con...